Witam w 14 odcinku z Detroit Become Human i lecimy dalej. Kurwa, zjebałem ostatnio, ja pierdolę, ale jestem wkurwiony przez to. Dalej mnie to trzymało, nie wierzę w to, no. Tak mi zjebałem. Tam spierdolamy do kanapy. Obojętność? To naprawdę jest obojętne wobec mnie, mało. Daleko jeszcze? Za godzinę będziemy na miejscu. Okej. Pogoda. Takie typowe, casualowe. Nigdy pytania. Nie widziałam śniegu. Jest ładny. Spowalnia nas. Ale przynajmniej nie spotkamy po drodze żadnych ludzi. Coś mogę zapytać? Nie, tylko z tym murzynem mogę jadać. Ci ludzie, z którymi się spotkamy. Skąd się o nich dowiedziałeś? Od androidów złapanych przez Zlatka. Mówiły, że jacyś ludzie pomagają nam przekraczać granice. A jeśli to kłamstwo? Albo kolejna pułapka? Wiem tylko, że one w to wierzyły. Zanim Zlatko ich nie zabił. Wykryto usterkę. Włączono hamulce awaryjne. Kurwa, usterkę, naprawdę. Kiepsko to wygląda. Kurwa, jakie ten. Zesełko się. Zostań w środku, Alice. Sprawdźmy, co się tu dzieje się. Dobra. Dym. Co teraz zrobimy? A co się stało? Bo ja wiem. Pójdziemy dalej na piechotę. Jest na minusie, ale jest zamarznie. Musimy znaleźć jakieś schronienie. Tutaj nie ma się gdzie zatrzymać, Kara. Pchajcie auto. To jest rozwiązanie. No i co ja mam zrobić? Znajdź schronienie. Nie da się tego kurwa naprawić. Umiem zaskanować ludzi, ale kurwa silnika nie umiem zaskanować. Znajdź schronienie. Co mam kurwa znaleźć? Wchodzę wokoło. Iść przed siebie z pewnie, tak? Przed siebie coś tam jest. Tam coś jest. Albo coś było. W sumie wygląda jakby było stare. Ojojoj. To ewidentnie. Puszczony ten. Kurwa. Musimy się gdzieś schować. Nie możemy siedzieć na mrozie. Chyba już dawno tu nikogo nie było. Do dupy ta mapa. Nie wiem, kto wymyślił. Widziałem kiedyś takie mapy. One są ni chuja nieczytelne. Straszne są. Ty niby ma takie fan być. Znalazłaś coś? Nie. Nic, gdzie można by przenocować. Uszkodzona konstrukcja. Uszkodzone to ja zaraz będę. Czego się zajmę.
kurwa mysz. No ale jakby spierdolimy, to by na co wyszło? No Angry mnie zmienię. Bardziej bym je z nie, nie lubił chyba. Kurwa. Zresztą dupy. Niestabilność programu mi się zwiększała, uwaga, więc nie wiem co to tam znaczy, że pierdoli mi. To działa? Strzeżcie się! Niebezpieczeństwo czai się za każdym rogiem! To miejsce jest w rozsypce. To ty kurwa nie powiesz, nie zauważyłem. Ciężko będzie znaleźć tu schronienie. No naprawdę. To nie zauważyłem. No ja mówię z geniuszem po prostu. O, ciężko będzie znaleźć schronienie. Ja to stary. Co tam czekać kurwa. Nie, że będzie ciężko znaleźć, ale coś znajdziemy, nie? Statek był tak śmiesznie pokazany, jakby on był rozwiązany. Więc może do niego pójdę. No i no, to mi szkodzi spróbować. Szkodzi mi to, że nie mam tam przejścia. Gdzieś się opuszczony budynek. Dalej sobie nie przejrzeć opuszczony budynek. Pewnie jest jakiś limit, o którym Alice umrze. Kara! Powinnaś to zobaczyć! Idę. Chyba coś znalazłem! Idę, czemu? Przecież kurwa byłem tu. Co to za skam? To jest nic. Coś ty znalazł. A znalazł coś faktycznie. Ja to zrobię. On ma więcej strengtha. Wyjdzie chyba androidowymi łapami. Zciąga deski. No i proszę. No i proszę. Mamma mia. Tylko przypominają jakieś... Nic lepszego raczej nie znajdziemy. Z domy, z jakichś odrodów. Lajmy się ogniskiem. Antydam czy coś. To też były takie opuszczone miejsca. Tajemnicze zaginięcie USS Iowa. Amerykański statek będzie na stronie na Morzu Arktycznym. I... Czy to był Andrzejus, kandydatem do nagrody? Radość fanów, władz tradycjonalistów. Okej. Boys band, ja pierdolę, boys bandy? Prawda? Dobra. Who cares? Polityka. No. Ciup, 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 ciup. Ciup, ciup. Co? Sprawdź broń? Zostało trochę ciastek. Masz ochotę? Nie, nie jestem głodna. No, okej. Okay. If you don't, if you know. If you don't, hungry. If you know, hungry. If... kurwa. English, please help. Nie wiem, o, jakiś plakat. Pirate Cove, tak? Przyjdź z rodziną, niech piraci cię zabiją. Coś. O, weź, otwórz. Weź. O, poduszka. Ja pierdolę, poduszka. A co jest? Każde opuszczone miejsce ma ze sobą poduszkę i jakiś tam kurwa pseudo-koc. No, ale tutaj musi rozłożyć. Okej.
Siup. Alice? Ej, ona tu przed... Dosłownie ona tu przed sekundą była. Dosłownie. Loda się teleportowała magicznie. Czary mary. O, plus. Myślisz, że kiedyś będziemy jak oni? Nie wiem. Jak przekroczymy granicę, zaczniemy od nowa. Ty pójdziesz do szkoły, a ja może do pracy. Będziemy jak oni. Trzeba być optymistycznie, trzeba tak dokładnie, nie można dołować dziecka. Dopóki jesteśmy razem, nic innego się nie liczy. Nie można dołować dziecka. Chodź, powinna się położyć. Możesz dołować siebie, nie? Albo nie wiem, wszystkich, ale nie kurwa dziecka, bez przesady. A, nie mogę z Czarnunem pogadać, no dobra. Nika, dobra. Nie panujcie mnie, proszę. YouTube, don't ban me, please. It was just a joke. And I'm sorry for what I just said. Yes, yes. Please. I have a black friend and he says I can't say anything. Bliska, to ci zimno nie będzie. Ja no żartuję. Jaja serowe. Uspokój, pociesz cały jutro. Cały. Dobranoc, Alice. Słodkich snów. Tak, no myślę, że nie mówię nic. Opowiesz mi bajkę, Kara? A ja znam jakąś. W swojej pamięci mam 9000 bajek na dobranoc. O kurwa. Znajdzie się coś dla ciebie. Księżniczkę jednorożca, niech będzie księżniczka. To będzie bajka o pewnej księżniczce, która... Nie, nie chcę takiej bajki. Wymyśl coś dla mnie. To będzie opowieść o pewnej dziewczynce. Która nie chciała się już więcej bać. Marzyła, żeby być taka jak wszystkie dziewczynki, ale... Mrok, który jej towarzyszył, odbierał jej całą radość. Wtedy spotkała robota. Który był równie zagubiony, co nasza dziewczynka. Więc sobie postanowili, że uciekną razem. Żeby poszukać lepszego życia. Po drodze napotkali wiele różnych niebezpieczeństw, ale... Ale trzymali się razem. I pokonali je wszystkie. Na swojej drodze spotkali innego robota, który opuścił pana, żeby ich chronić. Jak kończy się ta bajka? Dotarli do wymarzonego miejsca i żyli długo i szczęśliwie. Bajki zawsze mają szczęśliwe zakończenie. Właśnie. Ale w życiu rzadko tak bywa. No, chciałeś bajkę, nie? Teraz pora spać. Jutro czeka nas wyczerpujący dzień. O, rodzina, to już jest... Przecież powiedzieć mi dobranoc, Victor? Tak. Tak, oczywiście.
Dobranoc, Alice. Słodkich snów. Elegancko to odegrałem. Myślę, że lepiej się nie dało. Myślę, że lepiej się tego odegrać nie dało. Odegrałem to perfekcyjnie. Nie to co z Connorem, że zjebałem po całości. Kurwa. To słodkie dziecko. Mam nadzieję, że to nie było ważne z tymi dwoma. Tak. Jest bardzo dzielna. Wiesz, co zrobisz, jak już dotrzemy do Kanady? Jakoś nie myślałem o tym. Nigdy nie byłem wolny. Wolny. Lubię to słowo. Ale jeszcze nie wiem, co ono znaczy. Masz jakiekolwiek wspomnienia z przeszłości? Sprzed zlatki? Nie. Mój model stworzono do przenoszenia ładunków. Mogłem pracować w dokach albo w fabryce. To, kim byłem, nie ma znaczenia. To nie byłem ja. Kara, czy ty nigdy nie zauważyłaś, że Alice jest inna? Nie. Co masz na myśli? Skit, co ona ma na myśli? Kara! Pierdala. Hi. Who are you? What are you doing here? Ja mam dużo czasu. Chwyć broń. Schronię Alice. Zgasi ogień. Czemu po chuj zgasić ogień? Być broń. A wy to kto? Czego chcecie? Zostawcie nas! Nie bójcie się. Nie skrzywdzimy was. Jesteśmy jak wy. My jesteśmy Jerry. Pracowaliśmy tu przed zamknięciem parku. My jesteśmy Jerry. Nie chcieliśmy was wystraszyć, ale czasem ludzie przychodzą nas bić, więc sprawdzamy, kto tu jest. We are Jerry. Co tutaj robicie? Szukaliśmy tylko schronienia na noc. Jutro stąd pójdziemy. Dziewczynka. Od dawna żadnej nie spotkaliśmy. Dzieci uwielbiały się z nami bawić. Jest smutna. Te ostatnie dni były dla nas trudne. Możemy jej coś pokazać. Coś fajnego. Spodoba jej się. Chce zobaczyć? Ona chyba raczej... To niech idzie z nami. Alice, nie wiem, czy to najlepszy pomysł. Chyba nie masz większego wyboru. Meskit, no nie. Ja no chodź, Kara! Trzeba iść, no niestety. No, sobie marzyła dziecko. Zajmiemy. Ciekawe. Się zastanawiałem, czy te androidy po prostu były jakieś takie pod tym względem, że były dla starsze mowy, że bez podłączenia nie działały, ale widocznie nie. Zapraszamy! Zwykły. Bo po prostu zwykłe androidy w tym sensie działy w cicho, nie? Nie pytam, czy tu jest jeszcze prąd. Skąd? Skąd tu jest prąd? Mała może wchodzić na pokład. Nasza karuzela zaraz ruszy! Let's go. Dalej. Wejdź sobie. Raczej nie pierdolę. Raczej. No. Widzę, żeby się uśmiechała. Ostatnio nie miała wielu powodów do radości. Te tłumy, Andrzej.
No ładnie mi wyszło, to ładnie wyszło chyba. Bohaterowie przyszli razem w spokojną chwilę. No innej możliwości nie było. To było tak jednolinijne, że ja pierdolę. Nie było tu praktycznie żadnych wyborów. Znaczy były, ale to były wybory typu, no i tak by mi powiedzieli, że o spoko, my tutaj, wiesz, chillera, utopia, nie? Weź tam, spierdalaj od nas czy coś. Już ludzi spytała, aby został po prostu dał strzał spostrzegawczy. Najwięcej ludzi broniło Alice, ja złapałem za broń. Dlaczego złapałem za broń? Bo jakbym ją złapał, to nie wiem, musiał spierdalać. A jakbym złapał broń, to była większa szansa na jakikolwiek tutaj manewr. A w sumie wiedziałem, że no nie wiem, no jak wezmę broń, to jak ją złapię, to strzelę w tego gościa, co ją złapał. Zacząłem chyba lubić tą broń. Zaczynam jej za dużo używać. Dobra. Ale w tym odcinku to tyle. Widzimy się w kolejnym. Na razie.